Siema wszystkim w Let's Playu z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Z tej strony jak zwykle Ludzik69, wybaczcie za lekkie zacięcie, ale powiedziałem coś innego i nie wiedziałem, co dokładnie dalej mówić. Dobra, przeszukajmy komnatę. Nic się tu nie dzieje. Woda nie wygląda aż tak głęboko, że tak powiem, żeby można do niej aż tak bez problemu wskoczyć. Porozmawiaj z sultanem. Dobra, mam nadzieję, że tutaj mnie nic nie zaatakuje, jak będę wychodzić. O, zbieraj zioła. Jasne, że zbieraj zioła. Trochę tu ciemno, ale okej. Coś tu możemy znaleźć ciekawego. O, coś tam było. Zbieraj zioła. Jasne, że zbieraj zioła. Dobra. Idziemy sobie tędy. Tylko albo nie, nie będę sprawdzał dokładnie, co tam mam zrobić i tak dalej. I odnośnie osób, które pytały mnie, czy będę nadal wykonywać questa w poszukiwaniu tej elfki, tak, będę miał taki zamiar, tylko że teraz po prostu się rzuciłem na to, bo nie chciało mi się przeszukiwać tych lasów w momencie, gdy tam wiadomo, że jest ogrom stworów i wszelkiego rodzaju badziewia. O, także teoretycznie, dobra, ja na chwilę przestaję nagrywać. Poszukam tej babki, jak tylko ją znajdę, to włączę nagrywanie z powrotem, bo pochodzę po prostu po lesie, a nie widzę sensu, że... Najwyżej włączę wam to na przyspieszeniu, więc niedługo zobaczycie sobie przyspieszony obraz tego, jak szukam tej babki. Przynajmniej na razie. Później jeszcze pójdę do lasu i jej będę szukał trochę bardziej w lesie. Ale na chwilę obecną nie wiem, gdzie jeszcze je szukać. Chyba że... I co tam u was słychać, moja droga? Tam pójdę jeszcze, ale to później. Najpierw mam w dzienniku ciekawsze rzeczy do zrobienia. Dokładniej. Demet. Co ja tutaj mam? Tak, muszę się udać do Zoltana. Ale tutaj mamy bardzo ważną rzecz, czyli porą wieczorną, czyli między 21 a 2 w nocy. Także medytacja i odpoczniemy sobie do 21. Odpoczynek. Wybrana godzina, świt, godzina 12, tak, nie da się. Dobra, czekajcie na chwilkę. Okej, już jestem. Dobra, ustawimy sobie na północ, to chyba jest najbliższa tego, co mam zrobić. Stawia nie na moich chłopaków! Kogo to widzą oczy z Igiego Króla?
Przemyślałeś moją propozycję? Wiesz. Może jakieś szczegóły? Tylko wtedy, jak się zdecydujesz, przyjacielu. Na razie musi ci wystarczyć obietnica sławy i pieniędzy. Bez mnie zmarnujesz się, wytrzepując kurz z gaci pijaków po karczmach. No tak. Więc jak? No dobra. Jestem gotowy. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie w Lotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy. Dobrze, będę pamiętać. Gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie. Stać! Nie poznajesz Sigiego Króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Sigi Król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Mhm. Czyli idziemy się po... bić z ludźmi. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Sigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Cokolwiek. To gdzie te walki są? Właśnie. Daj mi chwilę. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj... Najwyżej sobie to pozbieramy. Ej, nie, nie wchodź tam. Nie, 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 bo cię zauważą i co będzie. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś jest zejście do tych do tego podziemia Nekerów, tylko nie wiem gdzie dokładnie. A tu jest jakieś przejście w ogóle. A właśnie, zauważyłem przycisk, jakby ktoś nie zauważył, że pod gałką lewą mam taki coś, takie cosik, które mi wskazuje przedmioty, które mogę zebrać i tak dalej. Dobra. Widzicie? I one się podświetlają i tak dalej. Na przykład tutaj. No dobra, prowadź. Chłopie, prowadź. Nie daj mu się! Aha, widzę, że... Patrzcie, patrzcie! Sigi Błazen wrócił! I to w wielkim stylu! Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno! Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Sigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Sigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Gotowy. Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może Suchy się zmoczy. No dobra, to się bijemy, nie? Dobij, skurwysyna! Nie może dobij. O, demet. Oberwałem. Bij się! Nie daj mu się!
No i chyba oberwał. To tak. Serogo. Żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. Mitko raz ci pierdolne. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Powinien mieć dużą jedną pięść taką. Aha, taki. No. Dobij skurwysyna! No jak na razie ani razu mnie nie trafiłeś, panie Mitko. I znowu identyczny finisher. Ja tego nie lubię. Jesteś odkryciem mojego życia! Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Dawać na tego Kutasa. O Boże! Coraz lepiej. Nie może boli. No niestety, stary. Dobij skurwysyna! Raz oberwałem, a drugi raz nie mam zamiaru. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach Zdenek? To mniej niż te czterech się na niego nie porywają. Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część trzecia. Jest twoja. I to nie jest propozycja. No... Wybacz, ale nie. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. Dokładnie. Zdenek zaraz padnie. Ale to taki mały kurdupelek jest. Płacz. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. No, zobaczymy. Czy wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. No zobaczymy. Miecz stalowy, co jest? Miecz z grusinek 8 do 10. Nie. Espadon. Maczuga sztacheta. Wiedźmiński miecz srebrny. Nie no, espadona tu wezmę, a srebrny dam tu. 8-11. Kamień żywiołów. Trofeum z Neckera. Fragment mechanizmu z balisty, no tak. Dobra, na razie to zostawimy. Aha, jeszcze nie ubrałem tego. Nie ubrałem sobie kurteczki. Dobra. Co ja tu mam? Tutaj mam. Okej. Okay. Dobra, zaraz wracam, sprawdzę sobie zadania w dzienniku. Okej, okay, jestem z powrotem. Głównie, jak zauważyłem,
to mamy do zrobienia parę takich questów. Tylko teraz właśnie będziemy robić te questy poboczne. Dobra. Aha, tutaj ich nie ma. Poczekam, wymedytuję, znaczy do rana, żeby mi rzemieślnicy się pojawili. Odpoczynek, tak. Południe, świt. Czemu nie można dać... Dobra, niech będzie południe. Chciałbym dać na przykład godzinę 9:00. Tak by było najlepiej. Dobra, rozmawiaj. To w czym możemy... Potrzebuję przedmiotu. Tak, pancerz Kejrana. Co jest? Coś mi się zawiesiło. Demet. To w czym może... Wykonaj dla mnie przedmiot. Tak, chcę wykonać przedmiot. Tylko, że... O! Co mi tutaj brakuje? Brakuje mi... solidnego sukna. Jakiegoś takiego czegoś i takiego... Aha, te, ale to jest ten. Dobra, przejdę się do Kejrana i zobaczymy. Bo możliwe, że nie wziąłem tego. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? I co tam u was słychać, moja droga? Dobra. Także przejdę się w parę miejsc. Nie będę tego przyspieszać, bo chcę posprawdzać parę rzeczy, a ostatecznie odszukać ruiny szpitala, które będziemy zaraz obserwować. Boże, ale tu jest ciemno, tak czy tak. Pierwsza rzecz, ta Malena, czy jakiej tam, może być tutaj, bo tutaj ją znaleźliśmy na początku. Są mu dwa miecze. Gubi je, czy co? Tak, gubię je. Ona była tutaj na samym początku, więc może... Tutaj jest z powrotem. Witaj, Białowu. Gdy jesteś w pobliżu, mój medalion drga. Reaguje tylko na magię i niebezpieczeństwo. O. Może ostrzega cię przed plaśnięciem w pysk. Racja, nie moja sprawa. Posłuchaj uważnie. Może i ludzie gadają, że jestem wiedźmą, ale nie zajmuję się czarami. Nie wyglądasz na kogoś, kto przyszedł zamówić urok lub klątwę, więc jesteś albo tropicielem sensacji, albo tropicielem czarownic. Nie chcę cię zadenuncjować, ale też nie chcę cię oglądać, jak tańczysz nago przed ołtarzem Vejopatisa. Chcę kupić zioła. Zioła? Zioła. Na własny użytek. Aha. Dobra, receptura. O, fajnie, dużo receptur. Dużo ciekawych rzeczy. Puszczyk. Zwiększa regenerację wigoru poza walką. To jest coś lepszego niż jaskółka? Podpalenie. Dobra, na razie się nie będę w to bawić. To widocznie... Ajdź, właśnie, tutaj są... Dobra, zioła zebrane, czyli tutaj jej nie ma. To trochę słabo. Ale no cóż, tak to bywa. Idziemy teraz do Kejrana, dlatego, bo ostatnio widocznie zapomniałem wziąć z niego skóry. A chciałbym zrobić sobie tą zbroję, bo ona może być ciekawa. Dobra, zapiszemy na start. Dobra, to ja się skoczę do Kejrana i wrócę do nagrywania, jak... wrócę tutaj z powrotem, więc do za chwilę. Okej, jesteśmy z powrotem i będziemy kierować się w kierunku... A, pójdziemy tutaj, zobaczymy, co tutaj jest. Nigdy się nie nauczą. Goddammit. O! Jeszcze nekery. Nie, nie, nie bijcie mnie. Dobra, nekery zginęły. Czemu tu musi być aż tak ciemno?
Dobra, mamy tutaj zerwany most. Właśnie, co wam powiem odnośnie tego, odnośnie statku. Znaczy, odnośnie statku. Odnośnie... Jak oni mają? Odnośnie Keirana. Tak, zebrałem już rzeczy z Keirana. Okazało się, że właśnie ich nie zebrałem, a powinienem był. I... Co jeszcze? Tam był statek. Tam był taki duży, fajny statek. I na tym statku zdobyliśmy następny quest. Dokładnie znaleźliśmy tam jakieś dokumenty albo coś takiego, które trzeba będzie oddać. Dobra. Tak, i nauczyłem się używać wiedźmińskiego medalionu co chwila. Dobra, pójdziemy sobie tędy. Dobra, zbieraj zioła. Z czymś walczę. Dobrze wiedzieć tylko, gdzie to coś jest. Tam to coś jest. Dobra, trzyma Endrago. Jedna Endraga nie żyje. Tu jest druga. Czy jest trzecia? Tak, i to a nie, gwardzista jakiś. Dobra. Trzy Endragi nie żyją. Tru, tu, 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 tu. O, tam chyba widziałem Nekery. Dobra, zapiszemy grę. Geralt jest przeciążony. Demet. Ekwipunek, zobaczmy. Co my tu mamy? Zdobyliśmy jakieś znoszone spodnie. Odporność na podpalenie to jest to samo. Dobra, chciałbym tutaj wejść, to znoszone spodnie wyrzuć. Lekka skórzana kurtka też wyrzuć. Dobra, powinien już być odciążony. Dobra, zapiszemy sobie jeszcze raz. Dobra, przejdziemy się. No tak, banda Nekerów. I to dużo Nekerów. Goddammit, zaraz zginę, znając życie.